Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 15 werset? Nogi jego jak słupy z marmuru postawione na szczero złotych podstawkach, jego oblicze jak Liban, wyborne jak cedry. Pieśń nad Pieśniami, 5 rozdział, 15 werset według UBG. Oblubieniec i oblubienica. Jego nogi, jak słupy z marmuru, postawione na szczero złotych podstawkach. Marmurowe słupy mówią o jego stabilności. Jakiż to kontrast z naszymi słabymi kolanami i naszą skłonnością do chromania między dwoma opiniami i bycia unoszonym wiatrem pomówień i plotek. Marmur mówi o białym kolorze, który widzieliśmy kilka razy podczas opisu oblubienicy o jej umiłowanym. On jest biały, jego oczy są jak umyte mlekiem, jego usta są jak lilie, jego tors jest jasnością, jasną kością słoniową, a jego nogi są jak słupy z marmuru. Rzeczywiście on jest absolutnie czysty, święty, nieskalany, niepokalany, odłączony od grzeszników, jak świadczy nam Pismo Święte w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 26 werset. Oprócz białego koloru widzimy często powracające w jej opisie złoto, symbol boskiej sprawiedliwości. Jego głowa jest jak najszlachetniejsze złoto. Jego ręce są złotymi pierścieniami, jego nogi są osadzone na podstawach ze szlachetnego złota. Myśląc o jego myślach i radach, głowa, o jego dziełach, ręce i o jego chodzeniu, nogi, zauważamy, że wszystkie one mówią o boskiej sprawiedliwości naszego umiłowanego. Jego oblicze jak Liban, wyborne jak cedry. Po szczegółowym omówieniu swojego umiłowanego, jego głowy, włosów, oczu, policzków i warg, i rąk, i brzucha, i nóg, mówi teraz o jego wyglądzie w ogóle, o zachwycie, który wynika z oglądania go. On jest jak góra wyniosły i majestatyczny. Jest tym, którego opisano w psalmie 113, werset 4, jako słowami: Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Góra Liban wzięła swoją nazwę od białego śniegu, który pokrywa jej szczyt. W opisie oblubieńca widzimy biel od pierwszego do ostatniego zdania oblubienicy. Wielcy tego świata, w tym rzymscy namiestnicy i żydowscy przywódcy religijni, byli zbyt ślepi i go nie poznali, bo gdyby byli poznali, nie ukrzyżowaliby byli Pana chwały, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 8 werset z Biblii Brzeskiej. Dla nas, którzy wierzymy, On jest najcenniejszy. A.M. Bechnam.